Gościem odcinka jest Anna Karcz, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog z 20-letnim stażem pracy, nauczyciel geografii, biologii, przyrody. Autorka wielu publikacji dla nauczycieli, m.in. w czasopiśmie Geografia w Szkole. Uwielbia patchwork i podróże. Interesuje się geologią i ornitologią. Tworzy patchworkowe pocztówki, obrazy, torby, poduchy i kapy na łóżka z naturalnych tkanin lub samodzielnie barwionych materiałów. Szyjąc, chętnie eksperymentuje, wykorzystuje różne tkaniny i sposoby ich łączenia oraz kieruje się zasadą zero waste, czyli w dosłownym tłumaczeniu bez śmieci, bez marnowania. Takim zasadom pozostaje wierna również w codziennym życiu, poświęcając się działaniom ekologicznym oraz recyklingowym dla Ziemi, aby jeszcze długo była planetą ludzi. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Galerii MDK, ale teraz nagrywamy takie odcinki na temat pracowni w MDK-u i zaprosiłem dzisiaj do studia panią Annę Karcz. Dzień dobry. I pani prowadzi zajęcia w pracowni patchworku. Dokładnie tak. Od 2016 roku, także jesteśmy młodą pracownią. To co tam się robi? Bo patchwork, to ja rozumiem, że to jest taka tkanina składająca się z wielu tkanin, tak? Czyli dokładnie coś... tak. Zszywanie różnych kawałeczków małych tkani, większą całość. Można wykorzystywać różne tkaniny. Tutaj nie ograniczamy się tylko do bawełny, ale jedwab, jest koronki, wstążki. Co nam tylko do głowy przyjdzie. Tak naprawdę wszystko da radę wykorzystać. I wszystkie są kompatybilne? To znaczy jedwab można, nie wiem, z lnem na przykład łączyć, bo to są dwa różne materiały. Technik patchworkowych jest ogromnie dużo. Taki na prawdziwy, tradycyjny patchwork to nie łączy różnych tkanin. My natomiast tutaj z dzieciaczkami w pracowni raczej staramy się łączyć różne tkaniny i szyjemy głównie crazy patchworki, artystyczne patchworki, portrety patchworkowe, jakieś pejzaże patchworkowe. To takie coś w rodzaju gobelinów prawie, tak? No bo to... Wyglądają z daleka prawie jak gobeliny, ale to całkiem inna technika. I są takie gęste też, tak? Bo ten materiał jeden na drugi się nakłada prawdopodobnie, szyje razem. Są dwie, trzy warstwy. Taki tradycyjny patchwork zbudowany z symetrycznych kawałków, kwadratów, trójkątów, kół, można łączyć też w różne sposoby. I wtedy połączenie wierzchniej tkaniny, środka w formie ocieplacza i tej spodniej tkaniny, która nam wszystko utrzymuje w jednym kawałku, łączymy lamówką. Lamówką też możemy ręcznie lub maszynowo żeby się wszyć, po prostu nie rozjeżdżało. Żeby nie rozjeżdżało się. Wszyscy zazwyczaj kojarzą patchwork z kołderkami dziecięcymi. No tak. Albo takimi narzutami. Albo takimi narzutami dużymi na łóżko. Tak, a zastosowanie jest pewnie więcej, no bo to już pani wspomniała, że może to być artystyczne dzieło, które powiesimy po prostu na ścianie. Możemy przykryć się i na łóżko, możemy wykorzystać w podróży, możemy na trawie położyć, możemy powiesić się jako obraz na ścianie. Tak naprawdę tylko wyobraźnia nas ogranicza tutaj. No, a ubrać się możemy w patchwork? Tak, tradycyjne patchworki, takie, które są zszywane z drobnych kawałeczków, wytrzymują bardzo, bardzo wiele lat. Najstarsze patchworki mamy nawet z starożytnego Egiptu, to jest IX wiek przed naszą erą. Ich chyba nie próbowano prać, ale te XIX-wieczne, XVIII-wieczne oczywiście są pranem. W muzeach patchworków w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych możemy je zobaczyć. W Polsce nie słyszałam o Muzeum Patchworku jeszcze. One chyba szybko się starzeją dosyć, prawda? Byłem na Wawelu ostatnio i tam oglądałem piękne arrasy. O tak. To jest inna, oczywiście technika zupełnie, bo to się od początku tworzy taką tkaninę, żeby w całości miała taki wygląd, a patchwork polega na takiej kombinacji różnych rodzajów materiałów, co komu w głowie zagra, tak? Dokładnie. Powstają najróżniejsze, smutne, w zależności od nastroju, czyli wykorzystujemy jakieś ciemne tkaniny, ale też bardzo kolorowe, jaskrawe. Także tak naprawdę to jest odzwierciedlenie quitterki, takiej artystki, która szyje patchworki.
I praktycznie każda z tych artystek ma swój własny styl i można na wystawach bez podpisów już rozpoznać, kto co stworzył, z czyjej ręki to powstało. A skąd się bierze ten styl? No bo to chyba głównie zależy od materiałów, którymi dysponujemy. Czy to jest też kwestia doboru, tak? Doboru tkanin. Tak jak oglądaliśmy pracownie patchworkowe, to faktycznie widzimy, że dobór tkanin u różnych quilterek jest różny. Jedne uwielbiają zielenie i tych zieleni mają cały arsenał, a w ogóle nie ma pomarańczy, czerwieni, czyli tych ciepłych barw. Inne brązy. Ale to nie tylko. Czasami jest to technika szycia, czasami jest to widać od razu w wielkościach, bo na przykład japońskie quilterki piękne prace szyją ręcznie. Natomiast Amerykanki większość prac szyją, wykonują na maszynie. Mhm. A, czyli są maszyny do tego, ale to zwykła maszyna po prostu, tak? Chyba. Czy musi być specjalna? Tak naprawdę. Do początków pracy to wystarczy nam zwykła maszyna. Schody nam się zaczynają, kiedy zaczynamy większe prace szyć. Format 2 metry na 3 metry. A, bo one są grubsze troszkę i trochę trudno przestawiać. I wtedy maszyną jest bardzo ciężko pracować. Ale początki wystarczy igła i nitka tak naprawdę. I już możemy szyć. A właśnie, od jakiego wieku te zajęcia są prowadzone? No bo rozumiem, że małe dzieci to pewnie sobie zupełnie nie poradzą z maszyną, prawda? W zeszłym roku próbowaliśmy z 7-latkami, ale było ciężko z 7-latkami. W tym roku zaprosiliśmy na zajęcia 8-latki i 8-latki doskonale sobie radzą na zajęciach. Szyją na maszynie, szyją ręcznie, haftują, pikują. I naprawdę efekty możemy zobaczyć na stronie patchworkarnia, na facebookowej stronie. Czyli haftowanie to też jest, tak? Też możemy w patchworku wykorzystać. I właśnie po tych haftach też można zauważyć niektóre quilterki. No ale dobrze, to haft jest wtedy takim niezależnym też częścią tego patchworku, jakimś materiałem, który zostanie wykorzystany w całości, czy po prostu na całości się wyszywa jakieś litery? Najstarsze patchworki, wtedy kiedy tkaniny były bardzo drogie, a hafty były ręczne i jeszcze osiągały kolosalne tutaj ceny, to wykorzystywano stare ubrania z haftem. Wycinano te najcenniejsze fragmenty ubrań i wkomponowywano je w patchwork. A, czyli to jest pomysł, żeby pójść do second handu na przykład i wypatrzyć takie jakieś. Dokładnie tak. Tak większość ubrania z nas zaczyna, że patrzy, które stroje już są niepotrzebne albo które możemy zdobyć w tańszych czy droższych miejscach. I zaczynamy szyć. A dopiero później zaczyna nam się troszeczkę ten styl uwidaczniać i zaczynamy iść w jednym kierunku. Ale pewnie większość z nas sprawdzała różne techniki, za czym odnalazła tą jedną swoją właściwą. Czyli 8-latki mogą do pani przychodzić już, tak? 8-latki doskonale sobie radzą z maszyną do szycia. Mamy już dzieciaczki, które teraz będzie trzeci rok, jak będą chodziły. I tu już można świetne uzyskać te efekty. Zapraszam do pracowni, wiszą niektóre prace takie uszyte przez 8-latki, 9-latki. W pracowni można zobaczyć, bo na zewnątrz chyba nie. 07 na Łazienkowskiej 7. W Młodzieżowym Domu Kultury. To po prostu przyjść w godzinach zajęć, tak? W godzinach zajęć we wtorki, w środy. Jestem w pracowni od 15 do 18. W nowym roku też. W nowym roku też tak planujemy. W nowym roku szkolnym, czyli od września 2021 roku, bo tej audycji można słuchać też po 5 latach, więc to warto się zorientować, czy coś się zmieniło, prawda, w zajęciach. Tak. Czyli ile osób takich można, jakie grupy są duże? 8-latków na przykład. Staram się jak najmniejsze grupy. 4 osoby przy maszynie to jest dostateczna ilość. Na liście mam zapisanych 16 osób, ale rozdzielam je na 4-osobowe grupy, bo łatwiej podejść, kroimy nożami krążkowymi, kroimy na matach do szycia. Igły są ostre, nożyczki również takie typowe do cięcia. W związku z tym, czym mniejsza grupa, tym łatwiej nam się pracuje.
Ogarnąć łatwiej. Tak, łatwiej ogarnąć. No dobrze, ośmiolatki, ale starsze dzieci pewnie też przychodzą na zajęcia. I u tych mamy najfajniejsze efekty można uzyskać i pomysłem, już takie bardziej młodzieżowe, już prace bardziej abstrakcyjne. I co kurtki sobie robią rzeczywiście? Kurtki jeszcze nie, ale już kołderki dla siebie uszyły. Takie do przykrycia, poduszki, kosmetyczki, okładki na książki szyliśmy patchworkowe, piórniki szyliśmy patchworkowe. Także możemy uzyskać najpierw od tej małej formy, a później przechodzimy w coraz większe. Czy do takiej kurtki, bo tak mi trochę w głowę wyszło, czy można wykorzystać gotową kurtkę i na nią coś naszywać? I to jest łatwiejszy sposób. No właśnie. Rozprujemy szwem wszystkie w kurtce i wtedy naszywamy elementy takie, które nam się podobają. Zszywamy szwy. I mamy już gotowy produkt. Dużo prościej jest, bo mamy cały wykrój dostosowany do nas i krój jest, wszystko jest idealnie tak skrojone, jakbyśmy chcieli. To jest najprostszy sposób. A kolejny etap to samemu projektujemy tą kurtkę dla nas. Jeszcze nie podjęłam się takiego z dzieciakami szycia. Ale sama już uszyłam dla siebie dwa żakiety, także zapraszam na stronę. Żeby zobaczyć. Żeby zobaczyć. Na jakiej stronie właśnie? Na stronie Wendeku, tak? Tak, na patchworkarni albo na mojej osobistej stronie na Facebooku Anna Karcz. Dobrze, to będziemy szukać, w takim razie zaglądać. Czyli mamy tak, ośmiolatki, dzieci starsze, czyli do 18 roku życia zapraszam na zajęcia. Ile takich grup może pani prowadzić? Mogę prowadzić 4 grupy. Cztery grupy po 16 osób. O, to całkiem sporo. Tak. Czyli zapraszamy na zapisy na stronie mdk.waw.pl. Tak. Proszę się zorientować, w jaki sposób się zapisać. Pewnie przez ten system miejski, tak? Pozaszkolny. Tak, jak niestety nie jest to tak, jak kiedyś było, że można było wejść do pracowni, zobaczyć, co się dzieje, poznać instruktora i wtedy podjąć decyzję. Teraz jest to Teraz będzie można posłuchać instruktora w naszym podcaście, także to jest chyba też duża zaleta, tak mi się wydaje. Jak długo pani już prowadzi takie zajęcia? W MDK-u króciutko prowadzę, dopiero 2 lata, także króciutko. Natomiast sama... Czyli od 2019, tak? Tak. Natomiast sama szyję już długo. Wcześniej pracowałam w szkole jako nauczyciel geografii i przyrody i to była moja pasja. A w wolnych chwilach przemycałam na zajęciach dodatkowych, na zajęciach pozalekcyjnych tą pasję do szycia. A tutaj w MDK-u już mogę się poświęcić, mogę zacząć, mogę z dzieciakami, możemy tutaj cuda tworzyć. Czyli są 4 maszyny, rozumiem, tak? Mamy na razie 4 maszyny. Ale miejsca jest wystarczająco. Wystarczająco, dlatego że rozdzielam dzieci na 4-osobowe grupy. Stoły muszą być duże, tak, chyba jakieś. Mamy stoły do projektowania, stoły do krojenia materiału, stoły specjalne do szycia i stoły do przygotowywania tkanin, gdzie można wybrać tkaniny. I każdy musi przynieść swoje materiały, jeśli chce coś uszyć dla siebie, czy jak to wygląda? Z materiałami jest inaczej. Materiały ja przygotowuję do tego projektu, który szyjemy na danych zajęciach. Jeżeli ktoś jest bardzo szybki... Wspólnie, tak? Jest jeden projekt robiony. Zazwyczaj ja wszystkim proponuję, co byśmy mogli dzisiaj uszyć, jak to możemy uszyć, pokazuję techniki, pokazuję gotowy wyrób i zaczynamy wybierać tkaniny. Ja proponuję tkaniny takimi, którymi ja uszyłam, ale do wyboru mamy też inne tkaniny, które znajdują się w pracowni. Jeżeli ktoś jest bardzo szybki i dosyć szybko, sprawnie szyje, to może uszyć na przykład jakieś 2 elementy patchworkowe albo całe 2 piórniki, bo i tak się zdarza. Że w ciągu jednych zajęć, w ciągu jednych zajęć. A ile trwają takie zajęcia? Zajęcia trwają od 45 minut do 1,5 godziny, w zależności od tego, jaka to jest grupa wiekowa. To pewnie krótko, nie? Tak, zazwyczaj jest za krótko, to ciężko nam skończyć zajęcia o czasie. No fantastycznie, czyli zapraszamy na stronę patchworkarnia. I tutaj do pani też, żeby zobaczyć te gotowe patchworki. Dokładnie. Pani Anna Karcz była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info.